Moim Państwa porannym gościem jest Aleksandra Raj z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nowy rok to także nowe propozycje sportowe, zajęć sportowych dla mieszkańców. Co w takim razie znajduje się w tej ofercie na 2023 rok? Oferta wydaje nam się bardzo bogata i ciekawa, jeżeli chodzi o zajęcia dla mieszkańców miasta Opola. Szczególnie tutaj mam na myśli nowe zajęcia, które pojawią się w Toyocie Park, czyli zumba i yoga. Zumba już najbliższy czwartek o godzinie 18:30, natomiast yoga o godzinie 19:00 w poniedziałki i planujemy, aby ten program poszerzać, przedłużać aż do lata, tak żeby móc wyjść nawet na taras, jeżeli chodzi o zajęcia jogi. Czy to jest tak, że kto się raz zapisze na te zajęcia, to już funkcjonuje na tej liście osób uczestniczących przez na przykład miesiąc, czy każdorazowo przed kolejnymi zajęciami trzeba się zapisać? Każdorazowo przed kolejnymi zajęciami trzeba się zapisać. Takie zajęcia kosztują 20 zł. Można kupić bilet na stronie halaopole.pl, ale również w recepcji obiektu jednak polecamy, aby zrobić to wcześniej na stronie internetowej, bo wtedy będziemy mieć gwarancję udziału. A co z tymi zajęciami, które no już funkcjonowały w ofercie? To znaczy na przykład zajęciami z tenisa stołowego w Toropolu, czy też na przykład zajęciami na basenie? Zajęcia na basenie jak najbardziej nadal się odbywają. Sprawdzona forma na wodnej nucie, czyli aqua zumba o godzinie 14:00 w soboty. Tutaj, co ważne, nie trzeba się zapisywać wcześniej, nie trzeba również wykupywać specjalnego biletu. Wystarczy, że mamy bilet wstępu na wodną nutę i możemy śmiało brać udział w tych zajęciach. Natomiast jeżeli chodzi o tenis stołowy również, natomiast tutaj troszeczkę zmieniliśmy formę, więc mamy grupę zamkniętą, ale zawsze jest dodatkowy stół dostępny dla osób, które chciałyby rozegrać sobie własny turniej. Natomiast trzeba wcześniej zadzwonić do trenera i zarezerwować sobie taki stół. Te informacje są dostępne na naszej stronie, również numer telefonu do trenera. A jakie jest obłożenie obiektów? Bo wiem w tamtym roku na przykład, że korty do badmintona były mocno oblegane i tutaj trzeba było się naprawdę postarać, żeby udało się znaleźć wolne miejsce. To prawda, korty do badmintona bardzo mocno są oblegane. Udostępniamy je we wtorki i w czwartki od godziny 19:45 do 21:45. Czasem częściej, jeżeli się uda, natomiast tutaj polecamy, żeby dużo wcześniej dokonywać rezerwacji, ponieważ faktycznie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak wygląda kalendarz imprez teraz na najbliższe tygodnie czy też miesiące? Czy ten ramowy plan już jest gotowy, czy on dopiero na bieżąco powstaje? Ramowy plan funkcjonuje, natomiast musimy brać pod uwagę to, że mamy rok pełen wyzwań, więc różnie może to wyglądać, jeżeli chodzi o imprezy sportowe. To, co możemy zagwarantować na pewno, to w najbliższym czasie odbędzie się na Orliku w Czarnowąsach, czyli turniej piłki nożnej zimowy, gdzie będą mogły wziąć udział drużyny, 16 drużyn od 6 do 10 osób. Zgłoszenie można dokonać. Przed nami właśnie okres ferii zimowych, te terminy już są znane. Czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma już gotowy jakiś program tych ferii zajęć, czy dopiero to przed nami? To dopiero przed nami. Jesteśmy w trakcie opracowywania programu. Nie chcemy też zdradzać do końca, ale będą nowości. To, co możemy już teraz powiedzieć, to, że na pewno będzie większa ilość ślizgawek ogólnodostępnych, jak i również będziemy kłaść duży nacisk na ściankę spinaczkową, gdzie będzie odbywać się zdobywanie szczytów. A właśnie wspomniała Pani o kwestii Toropolu i lodowiska. Co ze ślizgawkami tymi na zewnątrz, na lodowisku pod chmurką? Do kiedy to lodowisko będzie dostępne dla mieszkańców? To lodowisko jest dostępne do końca tygodnia, dokładnie do 8 stycznia. Polecamy, żeby korzystać, no bo to już praktycznie ostatnie dni, kiedy można się na tym lodowisku pojawić i poślizgać. Musimy pamiętać też o tym, że ono jest uzależnione od pogody, czyli jeżeli będziemy mieć bardzo wysokie temperatury i opady deszczu, wtedy ono będzie mogło być zamknięte nawet wcześniej. No właśnie, a dlaczego tak krótko? Bo przecież pamiętamy, że zawsze lodowisko, które funkcjonowało na przykład na stawie zamkowym, no to było czynne gdzieś do końca stycznia, lutego nawet. Właśnie patrzymy na te poprzednie lata, kiedy ta pogoda mocno się zmieniała i praktycznie w lutym i w drugiej części stycznia to już było takie otwieranie w kratkę z uwagi na te właśnie wysokie temperatury, ewentualnie opady deszczu. Dlatego teraz krócej chcieliśmy, aby lodowisko funkcjonowało w tym okresie okołoświątecznym i tak też się stało, dlatego do końca 8 stycznia będzie czynne. Ale nowy rok to także nowy cennik, z którym no, mieszkańcy musieli się zapoznać, do którego będą się musieli przystosować. Z czego wynikają te nowe ceny? Nowe ceny musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, co się dzieje w kraju, co się dzieje z inflacją. Każdy z nas odczuwa na własnej skórze podwyżki. Również my, zwłaszcza jeżeli chodzi o koszty energii, te rachunki są praktycznie o 100% wyższe niż kiedyś. Do tego dochodzą koszty gazu, koszty paliwa, rosnące wynagrodzenie minimalne, a także podwyższenie cen takich środków, jak na przykład środki uzdatniające
zmieniające do wody czy inne, dlatego no, też te podwyżki cen są konieczne, aby utrzymać ciągłość działania obiektów. Natomiast no, nie są one tak wysokie, aby jakby zupełnie zrekompensować, natomiast średnio 20% musieliśmy je podnieść. A czy ta sytuacja kryzysowa też zmienia funkcjonowanie obiektów, na przykład godziny, w jakich są czynne? Godzin póki co nie zmienia. Zmieniliśmy godziny funkcjonowania już w zeszłym roku krytej pływalni akwarium od 8 do 20. Wcześniej od 6 do 22 była dostępna. Natomiast zrobiliśmy taki też research odnośnie obłożenia obiektu w tych porannych i późnowieczornych godzinach i tam zaledwie kilka osób korzystało, dlatego też zdecydowaliśmy się na taki krok, gdyż wydawał nam się on najmniej uciążliwy dla ewentualnych klientów. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać jeszcze z ofertą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, to wszystkie informacje na stronie internetowej, na Facebooku, gdzie należy tego szukać? Na naszym Facebooku oraz na stronie www.mosir.opole.pl. Tam wszystkie informacje są dostępne i na bieżąco zamieszczamy nowe. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim Państwa gościem była Aleksandra Raś z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.